Dobry wieczór Państwu, z tej strony Firmel i dzisiaj omówię na szybko aktualizację, która została wprowadzona. To, co głównie zostało w niej dodane, to proto-seeker, czy jak ja to przetłumaczyłem, proto-szukacz. Czyli broń dalekiego zasięgu o bardzo małych obrażeniach, która również posiada system namierzania i pociski o powiedzmy dosyć dużej prędkości. Broń ta działa, co widać zresztą na materiale, trochę na zasadzie jakby karabinu maszynowego. Takiego, przypomina mi to bardzo taki karabin Gatlinga na korbkę, który właśnie wystrzeliwał mnóstwo pocisków gdzieś mniej więcej w stronę wroga. I właśnie zamontowanie go, tak jak widzicie na filmie, na aucie, przypomina mi trochę taką gangsterkę, która ucieka gdzieś z jakiegoś miejsca zdarzenia. No ale dobra, do konkretów. Namierza, jak zresztą widać, wroga w ten sam sposób co rakietnicę, z tym, że nie potrzebuje odczekania kilku sekund, aby to namierzenie było zatwierdzone. To znaczy wystarczy nakierować celownik w stronę przeciwnika i on już jest namierzony. Pociski, jeżeli przeciwnik będzie przemieszczał się szybko, będą leciały za nim. Pocisków, jak widzimy, jest bardzo dużo, ale zadają one minimalne obrażenia i dlatego też dostały dodatkowe obrażenia przeciwko tarczom. Ponieważ przy tak małej ilości obrażeń strzelanie w tarczę bez jakiegoś bonusu powodowałoby po prostu, że obrażenia byłyby praktycznie zerowe i być może nawet tarcza szybciej by się regenerowała, niż te pociski byłyby w stanie ją uszkadzać. Zastosowanie tej broni ma być, powiedzmy, ma być to broń wsparcia, tak? Chociaż ja bym bardziej przeznaczył ją do celów nękania wrogich jednostek, najprawdopodobniej latających, gdzieś na dalekiej odległości. To znaczy w momencie, w którym jesteśmy daleko od wroga, strzelamy z tej broni, ponieważ jako, że SMG jest ostatnio bardzo ciężko namierzać, zwłaszcza latające jednostki na dużej odległości, ze względu na to, z jaką prędkością lecą nasze pociski. Także myślę, że ta broń ma wypełnić jakby tą lukę. Czy to się uda? Zobaczymy. Ja generalnie nie jestem fanem broni, które mają namierzanie automatyczne, ponieważ jak dla mnie to odbiera samemu graczowi dosyć sporo jakby zabawy i samej próby namierzenia faktycznie wroga i nie potrzeba tyle skilla, tak? To jest po prostu broń łatwa w użyciu, ale jako, że ma takie minimalne obrażenia i faktycznie ma działać na duże odległości jako zastępca powiedzmy właśnie SMG, które teraz jest bronią krótkodystansową, to jestem w stanie jeszcze jakoś to wybaczyć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu tak zwanym. To, co jeszcze zostało dodane i również zostanie pokazane na materiale, to przycisk wysiarkowania, który w momencie, w którym otworzymy naszego robota w trybie testowym, pozwala nam przenieść go na środek garażu, jeżeli znajdował się on w jakimś innym miejscu. Oprócz tego zostało zbalansowane parę klocków oraz moduły. Moduły zyskały więcej zdrowia oraz mniejszy cooldown, czyli czas odnowienia do ponownego ich użycia. Jest to przedstawione wszystko, dokładne wartości poniżej w opisie do materiału. I to, co zmieniło się również w module mrugnięcia, to że w momencie, w którym go wykorzystamy, to anuluje on namierzanie rakietnic. Z tym, że nie anuluje chyba namierzania już samych rakiet, które są wystrzelone. Czyli jeżeli rakiety były już wystrzelone w momencie, w którym zostaliśmy namierzeni i teleportujemy się, to one najprawdopodobniej zmienią kurs. Oprócz tego zostało jeszcze wprowadzone parę usprawnień, ale ich nie będę omawiał, aby nie przedłużać materiału. Przeczytać o nich możecie w komentarzach. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą i do usłyszenia następnym razem.